Dobry wieczór, witam na pomeczowej konferencji mecz 13. kolejki Betclic drugiej ligi ŁKS 2 Olimpia Elbląg. Jest z nami trener Olimpii Elbląg, pan Karol Przybyła. Trenerze, proszę o krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, witam wszystkich. No cóż, musimy tutaj przyjąć tą porażkę niestety, choć uważam, że zespół naprawdę dzisiaj robił wszystko, żebyśmy chociaż jeden punkt tutaj z trudnego terenu przywieźli. Na pewno na tą dzisiejszą porażkę złożyło się wiele rzeczy, wiele czynników. Nie chcemy się tu oczywiście w jakiś sposób tam usprawiedliwiać, ale zaczynając od terminu meczu, czyli dopiero jesteśmy dzisiaj trzeci dzień po naszym poprzednim meczu, który graliśmy w niedzielę. Dodatkowo wypadło nam trzech podstawowych zawodników meczu z Kaliszem, bo faktycznie zespół tam gdzieś położył wszystko, co miał, żeby ten mecz wygrać. No i na pewno ta fizyczność dzisiaj była decydująca, bo te trzy bramki straciliśmy tak naprawdę w 10 chyba minut, czy 8, prowadząc 1-0. Także bardzo mi tutaj szkoda przede wszystkim chłopaków zespołu, bo robili wszystko, co tylko mogli. No zabrakło na pewno na dzisiaj nam troszeczkę szerokości kadry w tym spotkaniu w związku z tymi urazami. Natomiast no nie mam najmniejszych pretensji, bo faktycznie zespół zrobił co tylko mógł i ponownie położył całe swoje zdrowie, swoje umiejętności na dzisiejszy mecz, żeby coś stąd wywieźć. Myślę, że ten punkt się nam należał, bo mieliśmy też bardzo dobre sytuacje, których nie wykorzystaliśmy. Natomiast no końcówka to już się potoczyła troszeczkę poza nami, nie panowaliśmy nad tym do końca i zabrakło na pewno tej fizyczności. Dziękuję. Bardzo proszę o pytania. Krzysztof Syński, telewizja. To ja tylko tak może podsumowując trochę też to, co pan powiedział. Czy możemy powiedzieć, że w takim razie piłka jest trochę niesprawiedliwa po tym, co się wydarzyło w końcówce? Czy może nie niesprawiedliwa, bo na pewno ŁKS dzisiaj w wielu momentach wyglądał lepiej od nas i miał swoje też sytuacje. A to, że piłka jest niesprawiedliwa, to myślę wszyscy, jak tu siedzimy, wiemy doskonale. Nam cały czas brakuje trochę tego szczęścia. No, jeszcze nie obejrzeliśmy tej ręki w polu karnym, czy ona faktycznie była do odgwizdania, ale to już jest któraś taka z tego typu sytuacja, gdzie taki rzut karny, nazwijmy to 50-50, jest przeciwko nam odgwizdywany i to jakby no była taka naprawdę, tak naprawdę decydujący moment o tym, jak ten mecz się finalnie zakończył. ŁKS 2 wygrywa z Olimpią Elbląg 3-1. Z nami trener ŁKS-u, pan Konrad Gerega. Trenerze, proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Dzień dobry. Zacznę od gratulacji dla zawodników, bo myślę, że zrobili dzisiaj naprawdę dużo, odwracając losy spotkania po 0-1, gdzie skończyło się to dla nas dobrze i powiem to, co powiedziałem chłopakom, że chciałbym, żeby uwierzyli w to, co robimy, bo my dobrze pracujemy. Ten wynik nie do końca zawsze się zgadza i jestem tego świadomy i biorę zawsze ten wynik na siebie, ale mam nadzieję, że teraz te dni, które są przed nami, te mecze, które są przed nami, to jest ta właśnie trampolina, bo tego wszyscy potrzebowaliśmy, no bo były mecze dobre, nie punktowaliśmy, były mecze słabe. I tak się każdy z nas trochę zamartwiał, więc zacznę i jeszcze raz potwierdzę, że mam nadzieję, że to będzie taka trampolina. Jeszcze raz gratuluję chłopakom za to, że nie zwiesili głów, bo to jest duża sztuka po serii takich meczów, powiedzmy dwóch remisach, porażce w Pogoni, Grodzisk Mazowiecki tutaj przy 0-1 w 75 minucie, no to wiadomo, że to jest duża sztuka i ogromny szacunek. Podkreślę tutaj dużą rolę zmienników, którzy weszli na boisko. Każdy z nich zanotował liczbę statystyczną, więc chciałoby się tego więcej. Życzyłbym sobie, żeby tak było w każdym meczu, więc że tak powiem ów, bo tego myślę wszyscy potrzebowaliśmy. I tyle. Dziękuję. Bardzo proszę o pytanie. W Sędzicki, telewizja, to ja. Zwycięzców się nie sądzi, ale gdyby tak podzielić to spotkanie na część do 80 minuty i od 80 minuty, to wiadomo, że od 80 było całkiem nieźle, ale do 80 tam chyba parę zastrzeżeń by było. No na pewno wiedzieliśmy, że Olimpia Elbląg zmienia często strukturę, tutaj też grała inną strukturą, w ogóle zaskoczyli nas jakby personaliami,
ale nie zaskoczyli nas tym, że jak najwięcej korzystają z faz przejściowych. No i tutaj brakło nam niestety takich momentów, żebyśmy się utrzymywali na połowie przeciwnika i jakby ograniczając te fazy przejściowe, dużo strat własnych, niewymuszonych. No, bierze się to przede wszystkim z tego, że no nie da się ukryć, że możemy sobie to oddzielić, że sytuacja w tabeli nas nie dotyczy, bo najważniejszy jest rozwój, no ale gdzieś w tle głowy to jest, gdzieś tam to działa i ta podświadomość tego, że jak bardzo chcą ci młodzi ludzie, no to jest to widoczne i nie zawsze tak jest, więc popełniamy błędy. No i myślę, że mam podobne odczucia, ale tak jak powiedziałem, no świetna reakcja i tutaj ci rezerwowi podnieśli ten zespół na to, żebyśmy wygrali i fajnie, duży szacunek dla nich. No i właśnie a propos tej reakcji, no wiadomo, że bramka to jest najsilniejszy wstrząs, jaki się może wydarzyć, ale tak zastanawialiśmy się, zwłaszcza w drugiej połowie, żeby tak, czy nie korciło, żeby wcześniej ten zryw się gdzieś pojawił, czy właśnie tak nie było za bardzo możliwości, żeby to zrobić? Znaczy no pewnie w pewnym momencie do przerwy ten mecz był mocno zamknięty. No my nie wykreowaliśmy za dużo sytuacji, mieliśmy 13 minut dobrych. No i znowu gdzieś taka niefrasobliwość właśnie z piłką spowodowała, że napędziliśmy Olimpię i trochę byliśmy wycofani. No i tak jak mówię, no nie chcieliśmy też popełnić jakiegoś błędu. No i to było widoczne. Natomiast no czy można było wcześniej zareagować? Pewnie tak, tylko no też no 0-0 to też dajesz szansę jeszcze chwilę tym ludziom. No a też zawsze sobie planujemy ten moment właśnie, że ci rezerwowi wchodzą i podnoszą intensywność i tak dzisiaj było i fajnie i tak jak powiedziałem tutaj w tym meczu nam się to udało i chciałbym, żeby tak to wyglądało zawsze. Z nami piłkarz ŁKS-u Jakub Pawłowski, zdobywca gola w dzisiejszym spotkaniu z Olimpią Elbląg. Proszę cię o krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania. Dzień dobry. Na pewno w moim odczuciu było to bardzo ważne i istotne spotkanie dla nas. Spotkały się dwie drużyny z dołu tabeli praktycznie. Bezpośrednie spotkanie, mecz za tak naprawdę 6 punktów, który na szczęście udało nam się wygrać. Więc to tak naprawdę było najważniejsze w dniu dzisiejszym. Trochę może momentami szarpane spotkanie przede wszystkim. Dużo przejść w obu drużynach. Ale na szczęście podnieśliśmy się z ciężkiej sytuacji. Bramka wyrównująca Lamina, który wszedł z ławki, dała nam na pewno duży impuls. Potem sytuacja z ręką karny. Udało się go zamienić na bramkę i trzecia bramka to już tak naprawdę dobicie przeciwnika. Kiedy szliśmy tutaj na konferencję, pytałem, czy była jakaś taka presja przed tym rzutem karnym i czy to ty jesteś typowany jako pierwsza osoba do wykonywania tego stałego fragmentu? Generalnie Olek Siedęcak jest pierwszym typem, że tak powiem. No, dzisiaj był niestety nieobecny przez absencję kartek, więc dzisiaj byłem ja wytypowany, więc podjąłem się tego ryzyka. I skutecznie. I skutecznie się udało. Proszę o pytania. Krzysztof Sędzicki, Telewizja To Ja. Teraz już możesz szczerze powiedzieć, czy wami naprawdę trzeba było tak wstrząsnąć, że musieliście stracić pierwszą bramkę, żeby coś ruszyło z przodu? No bo rzeczywiście do tej 80 minuty trochę się ciężko kreowało wam z przodu. Na pewno za dużo sytuacji nie mieliśmy jakichś klarownych w polu karnym, czy nawet w obrębie jego, nawet mało strzałów oddawaliśmy. No, po tej straconej bramce ruszyliśmy bardzo do przodu, bym powiedział. Musieliśmy ruszyć, żeby odrabiać wynik, więc na pewno był to taki impuls, który wykorzystaliśmy, żeby pójść za ciosem i podnieść się z tego bardzo niekorzystnego wyniku. Podnieść się z wyniku to jest jedno, ale podnieść się i wygrać mecz po długiej przerwie to jest druga rzecz. I chyba tutaj, tak jak no my na konferencjach słyszymy od trenera Konrada, że on widzi progres, że ten zespół idzie do przodu, małe rzeczy, tylko nie szły za tym wyniki. Teraz wynik poszedł. Odetchnęliście trochę? No na pewno. Było to dla nas ważne zwycięstwo. Ostatnia seria bez zwycięstw była bardzo długa. Gdzieś tam dwa remisy nam się przytrafiły, gdzie myśleliśmy, że już mamy ten moment taki zwyżkowy. Niestety tydzień temu przegrana na bardzo ciężkim terenie i sytuacja robiła się coraz cięższa w tabeli.
Więc no, ważny moment dla nas. Kolejne spotkanie mamy u siebie, więc mamy kolejną szansę, żeby przypieczętować 3 punkty i wspinać się w tabeli. No to jeszcze właśnie a propos padło hasło tabela, bo z jednej strony słyszymy, że to jest zespół, wy się macie uczyć tego grania na szczeblu centralnym, że najważniejsze jest ogrywanie, ale padło hasło tabela, czyli jednak trochę patrzycie na to, co się dzieje. No jasno, że chcąc nie chcąc patrzymy też na tabelę, widzimy też, co się dzieje w innych wynikach. Może nie przykładamy jakoś bardzo dużej uwagi na to, bo mówię, jesteśmy młodą drużyną i skupiamy się na tym, żeby się uczyć gry w piłkę przede wszystkim, żeby grać w piłkę. A wynik jest tam gdzieś drugą sprawą drugorzędną, ale no, chcąc nie chcąc spoglądamy w tą tabelę i no, widzimy, co się dzieje i też sytuacja robiła się coraz cięższa, więc te 3 punkty na pewno nam dały trochę oddechu.